Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ameryka A i Ameryka B. Ameryka miejska i Ameryka podmiejska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wieś i miasto to są nieustanne kwestie. Część ludzi, którzy mieszka na wsi, nie chce mieszkać w mieście. Część ludzi w mieście, który mieszka w mieście, nie chce mieszkać na wsi. Część się przeprowadza do miasta, kiedy są młodzi. Część się wyprowadza z miasta, kiedy są starsi. No i takie życie. Te w Ameryce teraz były indeks taki opublikowany państwowy na temat powodzenia i dobrobytu. No i właśnie takie rozdzielenie jest no oczywiste dla wszystkich, tak? Jest oczywiste dla wszystkich, że na poziomie hrabstwa. No hrabstwo, no to można powiedzieć, że to jest taka gmina. Województwa, no to można by było powiedzieć, że to są stany, pojedyncze stany. No dużo większe. No bo w sumie Europa, no to tam, ja nie wiem, 3/4 Europy to taka jak Teksas. No ale na poziomie takich proporcji, no to te hrabstwa, no to były przydzielane przez króla, no to tyle ziemi, ile tam mogli zarządzać gminy. Gminy też są takie samodzielne. No i dzielą właśnie na te hrabstwa, no bo to różne miejsca w tych hrabstwach są miasta, miasteczka i tak dalej. Ale patrzą na powodzenie i na dobrobyt. W sumie całą Amerykę od wschodniego wybrzeża Atlantyku do zachodniego wybrzeża Pacyfiku, no to jednak jest ten dobrobyt i powodzenie bardziej skoncentrowany w miastach. No tyle tylko, że co to znaczy? Ekonomicznie na pewno miasta mają lepiej, no ale pod względem bezpieczeństwa, no i pod względem stosunków społecznych tych środowisk, no to jednak na tej wsi ludzie się bardziej znają, no to wiadomo już od setek lat jednak, że wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi. W mieście, no, sprawy oczywiste, że jednak transport, komunikacja miejska, autobusy, metro i tak dalej. Większość pracodawców, po prostu tam jest możliwość, ta gęstość tych pracodawców jest taka, że ludzie są bardziej w stanie znaleźć pracę. 90 komunikacja, powiedzmy, komputerowa, internetowa, tego rodzaju rzeczy, no to też jest wielka sprawa. W miastach 99% ludzi ma dostęp do internetu statystyka jest na 100 megabajtów na sekundę, a na wsi to jest tylko 70% ludzi ma dostęp, także że na wsi jednak nie jest to tak okablowane, nie jest to tak dostępne. No to się zmienia to trochę tam z telefonami, bo to jest inna sprawa, no i tam ceny przez telefon, ale pod względem, powiedzmy, podłączenia komputerowego bezpośrednio do domu, no to wszyscy praktycznie mają w mieście, no i niecałe 3/4 na wsi. Możliwości w miastach, no to łatwiej jest zacząć jakieś tam biznesy, jakieś przedsiębiorstwa, dlatego że jest tam dużo ludzi z wykształceniem, z wiedzą taką ogólną, no i oni przyjeżdżają nie tylko z całych Stanów Zjednoczonych, przepraszam, ale przyjeżdżają też z całego świata, tak? Także ilość ludzi dorosłych z wykształceniem i z doświadczeniem
no to w miastach jest w sumie dwa razy więcej niż na wsi. No większość ludzi, którzy ciągnie za chlebem, za pracą, ciężką pracą, no uczą się, bo uczą, no ale jednak kończą w miastach. Także jest dwa razy więcej w miastach niż na wsi. No i to nigdy to się nie zmieni. No i nigdy tak nie będzie, żeby ludzie wracali, tak? To są te normalne proporcje. Populacja pracowników w mieście, no to właśnie to są wykształceni, kiedy na wsi jest większość no w starszym wieku, no bo tak jak wspominałem, ludzie w starszym wieku po prostu wyjeżdżają, no nie tyle emigrują, co przesiedlają się. Często to jest też spowodowane pieniędzmi, dlatego że w Ameryce jest coś takiego jak podatek katastralny. Podatek katastralny, no to jest 1% wartości domu. Także jeżeli ktoś pracuje, no i ma pensję, powiedzmy, no to płaci 1% od tej wartości rocznie. No to jeżeli może kupić, a później nie pracuje i musi żyć, powiedzmy, z Social Security, czyli tego państwowego ubezpieczenia emerytalnego, gdzie samemu się płaci 7,5% co miesiąc i pracodawca dokłada 7,5%. No i to nie są duże sumy, to maksimum, jak ktoś pracuje bardzo długo i ktoś zarabia do 100 tysięcy przez długi okres, no to będzie miał około tam 2800 dolarów na miesiąc, no ale to tam, nie wiem, to 10% może ludzi dostaje to. Większość ludzi, no to dostaje, nie wiem jaka jest średnia, no ale gdzieś 1000-1200 dolarów. No to jeżeli nie ma drugiego filaru jakiejś oszczędności, no to na pewno sprzedanie domu gdzieś w mieście czy pod miastem i przeprowadzenie się na wieś, kupienie za 1/3, powiedzmy, czy za połowę, no to duże, są duże oszczędności, no i podatki na wsi są dużo mniejsze, te katastralne niż w mieście, także to są takie naturalne proporcje. Floryda przez długie lata to ludzie z północy sprzedawali te swoje posiadłości, przeprowadzali się na południe, na Florydę, do Karoliny, południowej Karoliny, Georgii i tak dalej, no ale Floryda. Floryda jakoś taka była najbardziej atrakcyjna. Teraz ceny tam na Florydzie też poszybowały, także ludzie często się przeprowadzają we własnych stanach, no ale powiedzmy 100-150 kilometrów od metropolii. No i to w zasadzie to można powiedzieć, że są mało miasteczkowe wiejskie tereny, no i tam żyją. W miastach oczywiście się zawsze otwierają firmy finansowe, firmy ubezpieczeniowe, dużo jest zawodowych ludzi, pracowników, naukowców i tak dalej w porównaniu do wsi. No, na wsi niestety wszystkiego brakuje. Tak samo jest proporcja pomiędzy ludźmi z dobrym wykształceniem i z dobrą wiedzą, no i z tym powodzeniem i dobrobytem tych gmin i jest odwrotnie proporcjonalne powodzenie i dobrobyt, a ilość urzędników. Tam, gdzie jest za dużo urzędników, to dobrobyt niestety spada, no, bo jednak podatki wykańczają, pensje tych pasożytów wykańczają, także to nie ma się co dziwić, tak? Każdy normalny człowiek coś to rozumie. Również miasto jest lepsze pod względem systemu opieki społecznej czy systemu zdrowotnego. No, w mieście jednak to jest dużo bliżej do szpitali, do klinik, do lekarzy i tak dalej. Także to nie ma dwóch zdań.
gęstość zaludnienia, no to teraz w wypadku tej korony paniki 19, no to widać jednak, że miasto po prostu się wyludniło, no bo jest za gęsto. No, na wsi to się tak nie zdarza za bardzo. Miasta przyciągają, to są takie magnesy, no jednak przyciągają najróżniejszych ludzi, którzy są w stanie zapalić ten ogień wynalazczości, są w stanie stworzyć jakąś nowe mają pomysły. No ludzie po prostu przyjeżdżają do miasta, no bo chcą coś robić. No i ta ilość ludzi, którzy są bardzo twórczy, no to niestety albo stety kończą w miasta. Wiara powiedzmy w instytucje państwowe, czy tolerancja społeczna, no w miastach jest dużo większa. Większość jest jednak, w mieście to jest lewactwo, w mieście to jest socjalizm, w mieście to jest budżetówka, w mieście to są urzędy, szkoły państwowe i prywatne, które są bardzo, bardzo, bardzo lewicowe. Na wieś to jest bardziej konserwatywna. Wieś, no to wie od setek lat, co jest dobre, co niedobre, co działa, co nie działa. I w mieście ludzie nie udzielają się społecznie, w przeciwieństwie do małych miasteczek i miast, gdzie ludzie faktycznie no biorą udział w najróżniejszych działaniach, dożynkach, obchodach jakichś tam państwowych, lokalnych, narodowych. Biorą udział w sporcie i tak dalej, bezpośrednio. Jest to jakiś taki duch społeczny, gdzie do tego dochodzi jeszcze to, że ludzie uwielbiają, no to środowisko, uwielbiają naturę, uwielbiają powietrze świeże i tak dalej. Dużo ludzi mówi, że te 90% mniej przestępczości na wsi to jest bardzo wielka sprawa w porównaniu powiedzmy do miast. No i ludzie żyją na wsi dłużej, tak. Czy jakąś statystykę w Ameryce mają, że ilość życia tego środowiskowego, która jest tracona do zanieczyszczeń, no to na wsi jest o 1/3 mniej. No i nie ma się co dziwić, tak? To jednak ze wszystkim jest jakiś koszt. Ogólnie patrząc, no to są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to ktoś mówił. Nie wiem, kto to się śmieje i z kogo, może z Wałęsy chyba, tak? Plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale też jak się porównuje z tych tabel, no to dziwne wychodzą wnioski, no bo w Nowym Jorku, w takim hrabstwie Nassau, no to tam jest 4,5 tysiąca ludzi na milę kwadratową, no to jak porównują te statystyki, no to inne hrabstwo, powiedzmy w Colorado, w Mineral hrabstwo mineralne, no to jest podobne te powodzenie i dobrobyt, ale tam jest tylko jedna osoba na milę kwadratową, tak, także te oceny są dosyć bardzo subiektywne. Tak samo jak się popatrzy na te tablice, no to San Mateo w Kalifornii, gdzie 40% to jest ludzi z wiedzą, ludzi z wykształceniem, ma podobną skalę tego powodzenia i dobrobytu, jak Winnipeg, hrabstwo Winnipeg w Iowa, gdzie 5% pracowników ma właśnie podobne prace. Także ten indeks, no to jak się tak poczyta, no to trudno dojść do wniosku. Każdy, kto spojrzy, kto jest zainteresowany, musi znaleźć swoje mocne punkty, jest zainteresowany. Prawda jest taka, no, że z tego indeksu, no to wygląda, że lepiej być bogatym i chorym niż biednym i
że lepiej jest być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. Tak, takie rzeczy oczywiste, no ale, ale to też, też wiadomo, że jednak ta wieś, no miasto to podnosi nas na, nos na wieś i jest dosyć snobistyczne, no ale ludzie lubią wieś, no i tam żyją tak swoim życiem i często im to bardzo pasuje. Także Ameryka jest w Ameryce jest Ameryka A, jest Ameryka B, tak jak i w Polsce jest Ameryka B, prowincjonalna. Na całym świecie tak jest, w Afryce też jest podobnie, w Afryce też wszyscy ciągną do miasta, w Polsce ciągną do miasta, w Ameryce ciągną do miasta. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Rodaku, jeżeli mieszkasz w Ameryce, masz obywatelstwo amerykańskie, będziesz głosował 3 listopada, głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa, głosuj na normalnych, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No nie może Biden dojść do władzy, nie mogą socjaliści dojść do władzy. Nie przejmuj się ustawą Kongresu 447. Normalni w Sejmie to prędzej czy później wyprostują. Nie przejmuj się, że Trump zachorował. Ludzie premierzy, prezydenci we Francji, w Kanadzie, w Brazylii, w Azerbejdżanie, w Rosji, no wszędzie chorowali, także ta panika niedługo minie, ale nie daj się zwariować socjalistom. Zdrowia!